Panie Boże, dziękujemy Ci za ten przywilej, że dzisiaj możemy rozważać Twoje Słowo i że dzisiaj Ty usługujesz nam poprzez Twoją mądrość, poprzez Twoje prowadzenie, poprzez to, w jaki sposób nas kształtujesz i umacniasz. Więc prosimy Ciebie, abyś pobłogosławił to rozważanie. Dziękujemy Ci, że Ty jesteś tutaj obecny i że Ty jesteś właśnie tym wiernym uczestnikiem naszych nabożeństw. I że Ty nigdy nie opuściłeś żadnego nabożeństwa, bo Ty powiedziałeś, że gdzie dwóch albo trzech zgromadzi się nawet w Twoim imieniu, to Ty jesteś pośród nich. Więc dziękujemy Ci za to, że jesteś tak wiernym członkiem i uczestnikiem naszej społeczności, że możemy wiedzieć, że nie przyszliśmy tutaj z powodu religii, jakichś nakazów, zakazów, ale przyszliśmy tutaj z powodu społeczności z Tobą, Twojej dobroci i Twojej miłości do nas. Prosimy Ciebie, abyś nas błogosławił tutaj wszystkich zgromadzonych w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Tytuł tego nauczania dzisiejszego, mamy tutaj wyświetlony, jest to odnowiony umysł ucznia Jezusa Chrystusa. I myślę, że to jest ważna kwestia teraz w natłoku tak wielu informacji, które... Wielu informacji, zawsze było dużo informacji, ale powiedzmy ich przekaz teraz jest tak bardzo rozpowszechniony z powodu różnych jakichś metod przekazywania, czy to przez telewizję, internet, czy poprzez radio, więc możemy mieć dostęp do wielu różnych rzeczy, które się dzieją na świecie i być pod wpływem tego, co do nas dociera. I powstaje pytanie, jak interpretować te rzeczy, które do nas dochodzą. To nie jest prosta rzecz, kiedy patrzymy na historię Starego Testamentu. Mamy, że jakiś król podjął pewną decyzję, był jakiś człowiek, który wpłynął na naród i z tym wiązało się to czy tamto, od strony takiej duchowej. Ale tu mamy gotową interpretację, prawda? Ktoś to przemyślał, ktoś to przeanalizował, Duch Święty to natchnął. I weszło to do naszej księgi, do Biblii. Ale gdyby teraz pisać Biblię w tych czasach, w których obecnie żyjemy i trzeba byłoby zinterpretować decyzje, które są obecnie podejmowane przez rządy, poprzez państwa, jakieś kierunki działania, różne jakieś metody, strategie, jak by to wyglądało w kontekście Słowa Bożego z punktu widzenia Boga? Czy bylibyśmy w stanie to zinterpretować, czy bylibyśmy w stanie nadać temu jakiś duchowy wymiar? Czy tylko, że dzisiaj w telewizji powiedzieli to, a przedwczoraj tamto, a tam słyszałem, że coś, prawda? I w zasadzie jest taki strumień tych informacji przepływających przez nasz umysł bez jakiejś głębszej refleksji od strony duchowej. Więc ta kwestia odnowionego umysłu, o którym dzisiaj chciałbym mówić, jest tutaj naprawdę istotna. W jaki sposób możemy odnawiać nasze myślenie? I w drugim liście Piotra, 3, werset 1 do 4, czytamy takie słowa. List ten, umiłowani, jest już drugim listem, który do was piszę, a w nich chcę przez przypominanie utrzymać w czujności prawe umysły wasze, abyście pamiętali na słowa, jakie poprzednio wypowiedzieli święci prorocy i na przykazanie Pana i Zbawiciela podane przez apostołów waszych. I tutaj Piotr mówi, że chce przez przypominanie utrzymać w czujności umysły wasze. Więc mamy tutaj pierwszą metodę odnawiania naszego umysłu, czy też kształtowania, albo oczyszczania wręcz naszego umysłu, bo nasz umysł powinien być oczyszczony, powinien być nasiąknięty Słowem Bożym, abyśmy rozumieli i wiedzieli, w jakim świecie żyjemy, a nie byli tylko poddani poprzez jakiś strumień informacji, który do nas dociera. I Piotr tutaj pisze, że przez przypominanie. Jeżeli przypominamy sobie to, w Słowie Bożym w chrześcijaństwie nie zawsze chodzi o to, żeby czy dzisiaj będzie coś nowego na nakazaniu, na nauczaniu, czy dzisiaj w kościele usłyszę coś nowego. Może nie zawsze chodzi o to, żeby coś usłyszeć nowego, ale żeby przypomnieć sobie coś starego, coś, co jest bardzo istotne i ważne dla tego tematu czujności umysłu, czy odnowienia umysłu.
I tutaj dalej Piotr pisze w trzecim wersecie: wiedzcie przede wszystkim to. No i tu jest interesujący taki wstęp, no bo jeżeli apostoł Piotr mówi, że wiedzcie przede wszystkim to, no to znaczy, że jest to coś ważnego, tak? Że jest to coś, na co powinniśmy zwrócić uwagę i nie ignorować tego, nie machnąć na to ręką, ale właśnie wziąć sobie to do serca, to co teraz usłyszymy, co Piotr chce nam powiedzieć. I mówi tak: wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według własnych pożądliwości i mówić, gdzież jest przyobiecane przyjście Jego. Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. I ciekawe, prawda, że akurat Piotr to wybrał, a nie jakąś inną ważną doktrynę, których jest tak wiele w chrześcijaństwie. Piotr nie powiedział, że no przede wszystkim pamiętajcie o tym, że zbawienie jest z łaski, a nie z uczynków. Albo Piotr nie powiedział czegoś takiego: wiedzcie przede wszystkim to, że Bóg jest twórcą i nic nie powstało w inny sposób, jak tylko z Jego ręki i z Jego działania, ale mówi coś takiego, że wiedzcie, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy i będą się naśmiewać. Z czego się będą naśmiewać? Z wiary w to, że Jezus powróci na ziemię. Że gdzieś, tak będą mówić, gdzież jest przyobiecane przyjście Jego. I że mówią, tak, zawsze były wojny, zawsze były problemy, zawsze były jakieś konflikty, zawsze ludzie mówili o tym, że Jezus wraca i co, i nie wrócił. A więc w takim razie nie ma co się specjalnie tym jakoś przejmować. Tak jak było, tak będzie i tak już pozostanie. A jak tam Bóg coś sobie zaplanuje, jak wykona, no to wykona, a my w ogóle nic z tym, i nie ma co pokładać w tym nadziei. I Paweł, i Piotr mówi, wiedz, że w tych czasach będą drwić z tego, właśnie z tego nauczania, z tej doktryny, ale kto będzie drwić? Bo przecież nie ludzie niewierzący, prawda? Bo ludzie niewierzący, oni w ogóle nie wierzą w Boga, a więc tym bardziej nie wierzą w powtórne przyjście Chrystusa. Dla nich to jest całkowita abstrakcja. Jeżeli ktoś ma z tego drwić i mówić, gdzież jest przyobiecane przyjście Jego, to raczej możemy się spodziewać, że będą to chrześcijanie. Pewna grupa chrześcijan, która stwierdziła, że no, przesadzają po prostu z tym oczekiwaniem i tym nadejściem Jezusa, i to właśnie oni będą się wyśmiewać z innych, którzy będą to nauczać, którzy będą o tym głosić. Więc Piotr mówi, że przypomnijcie sobie, co powiedział nasz Pan Jezus Chrystus. On powiedział, co powiedział, że gdy pójdę do Ojca i przygotuję wam miejsce, wrócę i zabiorę was tam, gdzie ja jestem. W swojej ostatniej modlitwie, tak zwanej arcykapłańskiej modlitwie, Jezus w Jana 17 modlił się takimi słowami. Mówił, że Ojcze, proszę Cię, aby tych, których mi dałeś, aby byli ze mną tam, gdzie ja jestem. A więc Jezus chce powrócić i chce wziąć nas do tego miejsca, gdzie jest. A skoro On, mówimy, że nigdy nie skłamał, nigdy nie powiedział nieprawdy, to znaczy, że dotrzyma tego i kiedyś to będzie miało miejsce, kiedyś to się wydarzy. Więc odnawiamy, tu jest jeden z wielu przykładów odnawiania umysłu poprzez przypominanie sobie tego, co Bóg obiecał. Nie ignorowanie, nie zapominanie, ale życie tym każdego dnia. A więc odnawiamy swój umysł właśnie poprzez to, że czytamy Słowo Boże po raz kolejny, kolejny, kolejny. Inny sposób na odnawianie umysłu, to czytamy o tym w Łukasza 24-45, jest to pewnego rodzaju taka ponadnaturalna interwencja Boża. Interwencja Boża, której autorem jest sam Bóg. Nie to, że Ty coś robisz, tak jak w tej pierwszej metodzie, prawda, że przez Słowo Boże, że czytamy, przypominamy sobie, uświadamiamy sobie po raz kolejny, po raz na nowo mówimy, Boże, porusz moje emocje, ja chcę to czuć, ja chcę tego doświadczać, ja chcę tym żyć, ja chcę, żeby właśnie nie tylko mam tą wiedzę intelektualną, ale ona jest zupełnie neutralna, jak, nie wiem, data urodzin Mikołaja Kopernika, w ogóle to na mnie nie wpływa, mam tą informację w głowie, ale co z tego?
Ja chcę, żeby Twoje słowo było czymś, co porusza moje emocje, bo emocje w chrześcijaństwie, chociaż nie kładziemy na nich jakiś zasadniczy nacisk i nie mówimy, że żyjemy emocjami, bo wiadomo, że to się szybko wypala i bardzo szybko się zmienia. Żyjemy wiarą, Słowo Boże, nie emocjami. Jednakże emocje w chrześcijaństwie są jak dobre przyprawy na Twoim kotlecie schabowym mielonym, czy w ogóle w Twoim obiedzie, w Twojej zupie. Jest jak sól, jak pieprz, jak jakieś tam różne przyprawy, które podbijają ten smak. Więc chcemy odczuwać Słowo Boże, nie tylko mieć informacje na temat Słowa Bożego, ale przejąć się tym, co Bóg mówi do nas. I przejąć ją do tego stopnia, że zmienić nasze życie, że podporządkować się temu, co Bóg chce od nas i być tym podekscytowanym, nie znudzonym, nie takim zmarniałym, nie takim wymęczonym, a znowu niedziela, kościół, chętnie bym sobie posiedział w domu i wreszcie tam coś, nie wiem, pospał dłużej, bo możesz pospać sobie w sobotę na przykład, prawda, a poza tym niedziela to jest 1:30, to nie jest wcale tak strasznie rano, żeby nie móc się wyspać. Albo możesz pójść wcześniej spać o 8 rano i wstać o 4 już, prawda, bo już 8 godzin przespałeś. Więc odnowione przez interwencję Bożą, żeby właśnie to zrozumieć, żeby to dotarło, żeby to zmieniło moje życie, żeby to wpłynęło na moje decyzje, na moje relacje, na moje słowa, które wypowiadam, na moje kontakty w pracy, czy z sąsiadami, czy z rodziną, żeby to do tego stopnia był, żeby mój umysł był odnowiony, że to nie pozwala mi pozostać w tym samym miejscu i być tym samym człowiekiem, co zawsze nim byłem, żeby to wpłynęło do tak, żeby ludzie mówili, ty jakiś inny jesteś, ty coś się w tobie zmieniło, co się zmieniło? Właśnie Słowo Boże odnowiło nasze myślenie. I w Łukasza 24:45 jest napisane, że wtedy otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć Pisma. Więc to już jest po zmartwychwstaniu, kiedy Jezus spotkał się ze swoimi uczniami, którzy słyszeli, że było zmartwychwstanie, ale niektórzy byli tym, tak, zmartwychwstanie, ale co to w ogóle znaczy zmartwychwstanie? Jak to wstać z grobu? Nie rozumiem tego pojęcia, no bo wtedy się, to początek, pierwsze informacje, jakie dotarły do nich, oni w ogóle nie wierzyli w to, że można umrzeć i wstać z grobu, tak jeszcze nie przy końcu świata tak zwanym, ale w dniu 4 dni później, prawda? To się nie wydarzyło i oni byli tym zaskoczeni. I gdy Jezus ich spotkał i coś im zaczął mówić, to oni po prostu w ogóle tego nie kojarzyli, nie rozumieli tego. I dopiero Jezus otworzył ich umysły. To była taka ponadnaturalna interwencja Boża, że te słowa zaczęły żyć w ich umysłach. Fascynujący jest kontekst tych słów, właśnie tego 45 wersetu. Bo w Łukasza 24:44 czytamy, że potem rzekł do nich, czyli werset wcześniej, zanim otworzył ich umysły, powiedział im coś takiego, że potem rzekł do nich, to są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że musi się spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza i u proroków i w psalmach. Popatrzcie, Jezus mówi im niesamowitą rzecz, że oni informacje są nie tylko w Nowym Testamencie, nie tylko w Ewangelii Jana, która dopiero będzie napisana za jakieś 70 lat, nie tylko w Ewangelii Łukasza, która gdzieś za jakieś 40 lat będzie napisana, ale mówi gdzie? U Mojżesza, u proroków i w psalmach jest zapisane, że coś na temat Chrystusa. Czy ilu dzisiaj jest chrześcijan, którzy potrafiliby głosić Ewangelię, nie posługując się Nowym Testamentem, tylko posługując się tekstami psalmów, 5 księgami Mojżesza i księgami prorockimi. Czy ktoś byłby w stanie wyjaśnić Ewangelię, dzisiaj mając tylko te narzędzia do dyspozycji? Oni też nie potrafili i jest napisane, że dopiero wtedy właśnie Jezus otworzył ich umysły, dlatego że oni nawet nie byli w stanie zobaczyć tych fragmentów. Znaczy widzieli ich w sensie, że tekst, ale nie byli w stanie ich zobaczyć w nich Chrystusa. To była jakaś to jest mowa o Jezusie, nie, no pierwszy raz widzę. I 46 werset czytamy, że i rzekł im, jest napisane, gdzie? U Mojżesza, u proroków i w psalmach jest napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać. Wow,
jak to jest możliwe, że my tego nie widzieliśmy, powiedzieliby uczniowie, i że począwszy od Jerozolimy, w imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów. To też było w Starym Testamencie? A nie w Mateusza 28, 19, 20, że idźcie na cały, idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, czy w Marka 16, 15, że idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, bo ja myślałem, że głównie tam, nie w Dziejach 1, 8, że mamy być świadkami Chrystusa od Jerozolimy aż po krańce świata. Również w Starym Testamencie jest napisane, że mamy być świadkami zmartwychwstania Chrystusa. Tak. I zobaczyli to dopiero wtedy, kiedy nastąpiła ta cudowna Boża interwencja i gdy zrozumieli, że mają świadczyć o tym. Wiecie, kochani, myślę, że w niektórych kościołach i dzisiaj ta prawda, że o byciu świadkiem dalej jest zakryta i potrzebna by była jakaś ponadnaturalna interwencja, żeby to dotarło do chrześcijan, że w chrześcijaństwie to nie chodzi tylko o to, żeby przyjąć dar życia wiecznego, założyć ręce, jestem zbawiony, idę do nieba, ale fajnie, no nie? I nikt o tym nie wie. Nawet częstokroć członkowie ich rodzin o tym nie wiedzą, że się nawrócili, że ich grzechy są przebaczone i że są pojednani z Bogiem. Nawet czasami najbliżsi o tym nie wiedzą, a Jezus powiedział, że mamy być świadkami tego wydarzenia, że Chrystus zmartwychwstał dla odpuszczenia grzechów. I myślę, że o tym ponadnaturalnym odnowieniu umysłu widać to bardzo fajnie i to jest niesamowite doświadczenie, kiedy ktoś się nawraca. To jest po prostu coś niezwykłego, dlatego że gdy Duch Święty przychodzi do jego umysłu, być może, że wcześniej miałeś okazję dzielić się z nim Ewangelią, tłumaczyłeś mu pewne fragmenty i tak po prostu no, widziałeś po jego twarzy, że no, on nie rozumie. No. On tak intelektualnie przyjmuje i wie, o co chodzi, natomiast tak widać, że brak zrozumienia w jego oczach i na jego twarzy. I później, kiedy się nawraca i Duch Święty zstępuje na niego, następuje co? Odnowienie jego umysłu i zaczynasz z nim rozmawiać i mówisz, wow, to on wszedł w ten duchowy świat. My nadajemy teraz na tych samych falach. My teraz wiemy, o czym rozmawiamy, bo wcześniej ja tylko mu tłumaczyłem, przekonywałem, świadczyłem, ale to do niego nie docierało. A po nawróceniu myślisz, po prostu jest jakaś jasność, która rozbłysła w jego umyśle, bo po prostu dogadujecie się na tym duchowym wymiarze. I to jest cudowne, niesamowite doświadczenie. I wiesz, że tylko Bóg mógł to zrobić, bo inaczej to po prostu ty wykorzystałeś wszystkie swoje argumenty, wszystkie przykłady, wszystkie metody przekonywania i po prostu nie działa, nie działa, nie działa. I dopiero to odnowienie umysłu, gdy przychodzi Duch Święty. Moglibyśmy zadać sobie pytanie, dlaczego dla nas, chrześcijan, jest tak istotne, aby zwrócić uwagę na to, czy mamy odnowione umysły. Powodów jest, myślę, kilka, ja na pewnie nie wymienię wszystkich, ale 2 do Koryntian 4,4, popatrzcie kochani, co tutaj, o czym tutaj apostoł Paweł pisze, mówi tak, w których Bóg świata tego, czyli diabeł, co jest napisane, zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. A więc diabeł zaślepia umysły. Robi to w stosunku do ludzi niewierzących. Jestem przekonany na 150%, na 200%, że on wcale nie ma względu na to, że ty jesteś chrześcijaninem. Mówi, o, to jest chrześcijanin. Z jemu to na pewno nie będę robić jakiejś sieczki w głowie, bo przecież on jest wierzący. No to nie, nie, nie. Jego zostawię w spokoju, bo ona jest chrześcijanką. Prawda? To jej nie będę mieszać w głowie. Nie, on dokładnie to samo robi w stosunku co wierzących, co i niewierzących, przy czym niewierzący są w gorszej sytuacji, bo oni nie są pojednani z Bogiem, a my możemy mieć mętnik w głowie, ale przynajmniej jesteśmy pojednani z Bogiem, prawda? Mamy życie wieczne. Więc diabeł to robi. Więc dlaczego mamy myśleć o odnowieniu umysłów? Dlatego, że mamy przeciwnika, który działa na tym polu. On chce dostać się ze swoimi kłamstwami, ze swoimi pokusami i ze swoimi oskarżeniami. Chce dostać się do twojego umysłu, aby tam zasiać właśnie ziarna tych rzeczy. W 2 do Koryntian 2,11 też czytamy takie słowa, aby nas szatan nie podszedł, jego zamysły
bowiem są nam dobrze znane. I te zamysły to są właśnie cele, to są plany, to są zasadzki. Większość tłumaczeń nawet nie mówi, że jego zamysły są nam dobrze znane, ale większość tłumaczeń posługuje się słowem zasadzki, że jego zasadzki są dobrze znane. Gdybyś ty dzisiaj jako chrześcijanin został wywołany do odpowiedzi i ktoś by poprosił ciebie, wymyj mi 5 głównych zasadzek diabelskich. Jakie one są? 5, no nie? No, no dobra, no 3, okej. Okay. No jedną, nie? Tak. Więc zobaczcie, a Paweł mówi, że dobrze są nam znane. Dobrze są nam znane. I gdybyście chcieli zapamiętać 3 główne zasadzki diabelskie, to jest taki bardzo łatwy skrót do zapamiętania, PKO. To nie ma nic wspólnego z bankiem, ale ten skrót dobrze mamy w głowie, PKO, prawda? I co to są? Pokusy na P, na K co to są? Kłamstwa i na O co to są? Oskarżenia, prawda? Czyli to są główne 3 metody, którymi diabeł posługuje się, aby dostać się do umysłu wierzącego, żeby wprowadzić tam wielkie zamieszanie i żeby ten wierzący, no dobra, jak już jest nawrócony, no to trudno, tego nie możemy zmienić, mówi diabeł, ale przynajmniej zneutralizujemy go jako sługę Bożego, jako efektywnego ambasadora Królestwa Bożego, to na pewno osiągniemy, super będzie, no nie? Więc to jest powód, dla którego powinniśmy dbać o odnowienie naszych umysłów, dlatego że diabeł chce ukształtować nasze umysły tak po swojemu, żeby nasz umysł przypominał umysł diabelski, może nie w sensie jakimś tam okultystycznym czy jakimś takim przerażająco diabelskim, ale przynajmniej, żeby namiastki tych cech diabelskiego umysłu dało się ukształtować wierzących. Jaki umysł diabeł chciałby w nas widzieć? I na czym miałby polegać, gdybyśmy mieli opisać ten umysł takiego człowieka oszukanego i zwiedzionego przez diabła, to na pewno byśmy, to byśmy powiedzieli, że co? Że Bóg, że diabeł chce tam założyć swoje warownie. I w tych warowniach chce mieć takie przyczółki, skąd może atakować nasze życie. Kiedy jesteśmy w słabości, w chorobie, mamy gorszy okres duchowo, to gdy ma takie warownie, kilka takich warowni gdzieś tam zakotwiczonych w naszych umysłach, to wtedy stamtąd może dobrze działać. I co to są te warownie? Tutaj czytamy w liście, drugi list do Koryntian 10:3-5, czytamy tak, że chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami. Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. A więc on wrzuca pewnego rodzaju myśli, które są nieprawdziwe, ale te myśli wrzucone, które zostały przez nas zaimplementowane, przyjęte jako prawdziwe, jako te, które służą nam w pewnym radzeniu sobie z jakimiś kłopotami, czy z jakimiś trudnościami, które w życiu przeżywamy. I przychodzi taka myśl, która pozornie ma nam pomóc. Załóżmy, że często chorujemy i przychodzi taka myśl, a no bo często chorujesz, bo masz słabe zdrowie, no nie? I tak sobie myślisz, no tak, no ja mam słabe zdrowie, no nie? No to z tego powodu często choruję, bo po prostu jestem słabego zdrowia. Nie każdy ma dobre zdrowie, prawda? Ja mam słabe zdrowie i przyjmujesz taką myśl i później, gdy przychodzi jakaś choroba, to myślisz sobie, a no przyszła choroba, znowu się tam czymś zaraziłem, no bo co, no bo mam słabe zdrowie. I nie walczysz z tym, nie szukasz jakiejś odpowiedzi, nie szukasz lekarstwa, nie szukasz jakichś metod na wzmocnienie odporności, tylko przyjmujesz to przekonanie, że ty masz słabe zdrowie i to jest właśnie taki przykład takiej warowni. Ktoś może, często ciebie, ludzie może oszukują cię i wykorzystują i myślisz sobie, a no bo ja taki naiwny jestem. No i z tego powodu, że uwierzyłeś w to, że jesteś naiwny, no to masz w głowie teraz taką warownię i będziesz przez to łatwo dawał się oszukiwać naciągaczom, różnym tam ludziom, którzy będą chcieli cię wykorzystać do jakichś swoich własnych celów, bo masz w głowie warownię pod tytułem jestem naiwny, albo jestem chory, jestem słaby, nie jestem duchowy, nie rozumiem spraw chrześcijaństwa, nie nadaję się na sługę Bożego. Kolejne warownie, które mogą tam gęsto być usadzone w naszych umysłach. Natomiast Paweł pisał w Rzymian 12:2, że
A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest Bożą wolą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Więc apostoł Paweł mówi, że celem i naszym zadaniem jest odnowienie umysłu, bo napisane jest, że przemieńcie się, prawda? Czyli to jest nasza czynność, którą wykonujemy. To jest coś, na co zwracamy uwagę. Przemieniamy nasze myślenie, dopasowujemy się do Słowa Bożego. I też inny werset, który mówi o tym, że przemieniamy swój umysł, to jest pierwszy list Jana 5,20. Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. A więc umysł jest dany, rozum jest dany przez Boga jako dar, abyśmy mogli poznawać Boga. Większość rzeczy w naszym chrześcijańskim życiu odbywa się w naszych głowach. Owszem, w naszym duchu, również w naszej duszy, ale zasadniczo w naszych głowach. Dlaczego? Dlatego, że dał nam rozum, abyśmy poznali Boga. Poznajemy Boga przez to, że czytamy o Nim, że rozumiemy, że modlimy się, że mamy z Nim społeczność. Więc pytanie, właśnie to, które zadałem parę minut temu. Jaki umysł chciałby diabeł w nas ukształtować? Co on chciałby widzieć tak, aby mieć poczucie, że dobrą robotę wykonał? I akurat jeśli chodzi o tego chrześcijanina, to super. Na razie dajemy mu spokój, bo już coś zostało osiągnięte poprzez te moce ciemności. I myślę, że pierwszą taką rzeczą, którą diabeł chciałby zmienić w naszym umyśle, to jest wzbudzić poczucie strachu. Poczucie strachu przed, na wszelkie możliwe sposoby. Gdzieś tam kiedyś czytałem, to było lata temu, gdzieś z 15 lat temu, czytałem, że jest około 150 fobii takich medycznie stwierdzonych, a dzisiaj pewnie jest ze 300 albo i więcej. I ogólnie, żebyśmy byli ludźmi, którzy żyją w strachu, którzy się boją. Boją się o pracę, boją się o zdrowie, boją się o przyszłość, boją się o finanse, boją się o swoich członków rodzin, boją się, że ktoś im może krzywdę zrobić, boją się, a z czego będą żyć na emeryturze, boją się, czy Bóg ich do czegoś tam nie wyśle, co im się nie podoba i co będzie takie przykre dla nich. Więc ogólnie strach, prawda, że diabeł chce napełnić nasze umysły strachem. Pierwszy list Piotra 5,8 mówi, że przeciwnik, wasz diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Ryczący lew od razu nam się kojarzy ze strachem i diabeł chce takie wrażenie robić, że on jest bardzo groźny, że on jest bardzo potężny, że jego możliwości są po prostu nieograniczone, że jak tylko wejdziesz na jego drogę, to on cię przejedzie jak, nie wiem, walec po jakimś robaku i po prostu śladu po tobie nie zostanie. On chce, żebyś miał takie wrażenie, że on jest tak potężny. Natomiast diabeł w porównaniu do Boga, to on jest robakiem, a Bóg jest walcem. I dla niego nie ma żadnych możliwości, aby się uratował przed tym, co Bóg dla niego przygotował i co Bóg z nim zrobi. Natomiast on okłamuje nas, prawda? To jest jedna z tych strategii, że on jest takim groźnym, prawda? On jest takim potężnym. Przypomina mi się taka historia, którą kiedyś wam już może ze dwa razy opowiadałem, ale to już lata temu. Myślę, że ostatni raz opowiadałem ją z 8 lat temu, więc może czas, żeby ją przypomnieć znowu. Był pewien taki misjonarz. Dzisiaj mamy dużo na temat misji, zwiastowania Ewangelii. Jeszcze będziemy mieli na społeczności z Weroniką o tym, ale był pewien taki misjonarz, który działał w takim malutkim kraju Lesoto. To jest taki mały kraik wewnątrz południowej Republiki Południowej Afryki, taki konistym kształcie, bardzo górzysty. I pewien misjonarz tam właśnie podróżował, chciał się dostać do jakiejś wioski, no i jechał sobie na koniu taką wąską, krętą ścieżką, gdzie właściwie nie było widać, co będzie za chwilę. Tam wspinał się w górę i w pewnym momencie ten koń jego stanął, no i on go tam próbował jakoś tam przymusić do tego, żeby ten koń szedł dalej, no ale uparł się i nic, prawda? I to, co zrobił ten, wyczuł, że no chyba coś jest za tym zakrętem, no bo zatrzymał się przed tym zakrętem, nie chciał iść dalej. I to, co zrobił ten misjonarz, to zlazł z tego konia, dosyć trudno było, bo mówi, że naprawdę było strasznie wąsko, więc musiał jakoś tam tyłem się zsunąć z niego. Wspiął się na tą górę tam jakąś tam po zboczu
i tam zerknął sobie, a co tam jest za tym zakrętem. No i zobaczył, że na tej drodze leżał taki potężny, gruby wąż zwinięty. To był środek dnia, więc on tam sobie ten wąż spał, tam głowę gdzieś schował pod kamień. No i ten misjonarz, aha, to o to chodziło, to dlatego ten koń się zatrzymał, bo on wyczuł tego węża za tym zakrętem. No i tak sobie myślał, no ale co zrobię, bo nie da się, to droga jest za wąska, żeby tym koniem się jakoś do tyłu tam wycofać, zbyt kręta. Więc zobaczył, że właśnie ten wąż schował głowę pod kamień, więc pomyślał sobie, jak ja wezmę taki duży kamień i po prostu tak dobrze wyceluję, jak walnę w tego węża, to mu się ta głowa po prostu rozpryśnie i wąż zdechnie. Nie? No i tak zrobił, wziął jakiegoś duży taki głaz, podszedł, no i, ale bał się, że jak nie trafi, no to po prostu ten koń pewnie spadnie w przepaść, bo wąż zaatakuje. No ale dobrze wycelował, walnął tym kamieniem, trafił w sam środek tego małego kamienia, w tą głowę węża i mówi, zadowolony, ale taki był trochę zaskoczony, bo wąż nawet nie drgnął. I myśli, co się stało. I po chwili zrozumiał, że ktoś musiał wcześniej już tego węża ukatrupić tym małym kamieniem, a wąż był po prostu martwy. Nie? I w tym czasie mówi, że odezwał się głos Ducha Świętego i powiedział tak, ty boisz się węża, którego ja zabiłem 2000 lat temu, a on już od dawna jest martwy. I dotarło do niego to, że dzięki krwi Jezusa Chrystusa, my jako dzieci Boże, jako chrześcijanie, jesteśmy bezpieczni, dlatego że nasz przeciwnik został pokonany przez naszego Pana i Zbawiciela. On w Kolosan 2,15 rozbroił nadziemskie władze, wystawił je na pośmiewisko, powiódł ich w triumfie zwycięskim, że diabeł został pokonany. I to, co diabeł może robić, to wzbudzać w nas strach. Przekonywać nas, że on dalej wiele krzywd może nam zrobić, ale jeżeli ty w wierze przeciwstawisz mu się, to co się stanie? On ucieknie od ciebie, bo o tym mówi Słowo Boże w Jakuba 4,7, że poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Więc diabeł chciałby, żebyśmy byli przerażeni, przestraszeni. Przerażeni czasami, w jakich żyjemy. Przerażeni decyzjami, które rządzący podejmują. Przerażeni tym, co w przyszłym roku się może wydarzyć. Abyśmy byli przerażeni, gdy przychodzimy do kościoła. Przerażeni, gdy wychodzimy z kościoła. Przerażeni, gdy jedziemy do kościoła. Po prostu cały czas, żebyśmy byli przerażeni. Po prostu strach, strach, strach na każdy temat i w każdym momencie. To na pewno chciałby osiągnąć. Również diabeł chciałby osiągnąć, żebyśmy mieli rezerwę w stosunku do obietnic Bożych, bo przecież tak, no owszem, no Bóg pewne rzeczy zadeklarował, pewne rzeczy ogłosił, ale skąd ty wiesz, że to akurat w tej sytuacji i do ciebie będzie miało zastosowanie? No przecież wiesz, on powiedział, że wszystkie twoje włosy są policzone na twojej głowie, no ale co z tego? Może tylko tyle. Policzone włosy i tyle. I na nic więcej nie możesz liczyć. Najwyżej możesz zapytać, Panie Boże, ile mam włosów na głowie. Rezerwa w stosunku do obietnic Bożych. Może Bóg zadeklarował, że On będzie z tobą po wszystkie dni, aż do skończenia świata, ale w tym trudnym okresie teraz, kiedy jesteś tam, przeżywasz w pracy czy gdzieś w domu, no to być może musisz sobie radzić sam i nie możesz liczyć na Bożą opiekę. Rezerwa w stosunku do obietnic Bożych. Diabeł chciałby, żebyś miał te wszystkie wersety w głowie, że on cię nie porzuci, że cię nie opuści, że będzie z tobą, że będzie ci błogosławił, że we wszystkim współdziała ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, ale w tym jednym wypadku ty musisz zatroszczyć się o siebie, bo inaczej to zginiesz. Rezerwa w stosunku do obietnic Bożych. Nawet się nie modlisz o to, bo po prostu wiesz, no tyle różnych świadectw słyszałeś, że tamtym się to wydarzyło i komuś tam się wydarzyło i jeszcze komuś coś się wydarzyło, więc dlaczego ty miałbyś podstawę, prawo wierzyć, mieć nadzieję, że tobie się to nie wydarzy? Rezerwa w stosunku do obietnic Bożych. To diabeł chciałby widzieć, że po prostu, żebyśmy tak myśleli naturalnie, że przecież te rzeczy się wydarzają, prawda? Co 150, 200 lat
są takie główne przemiany w świecie i my obecnie w tym momencie jesteśmy w czasie właśnie tych wielkich przemian. I to nie jest nic nadzwyczajnego, to nie jest coś, że Bóg realizuje kolejny etap swojego planu, to nie jest to, że Jezus powraca na ziemię. Nie, po prostu to są te przemiany. Historia, socjolodzy, psycholodzy mówią, co 150, 200 lat są duże przemiany w tym świecie i my teraz jesteśmy u progu takich przemian, albo w trakcie takich przemian. Rezerwa w stosunku do obietnic Bożych, prawda? To jest właśnie plan diabelski. Również podatność na newsy, na informacje z tego świata. Nie żyjemy, diabeł chciałby, żebyśmy nie żyli Słowem Bożym, tylko żebyśmy żyli tym, co przeczytamy, co usłyszymy właśnie z tych newsów informacyjnych. No nie? A życie takimi newsami to jest jak jazda kolejką górską, raz do dołu, raz do góry, cały ciągle adrenalina, po prostu jakieś szaleństwo, afera za aferą, ten wykorzystał tamtego, tu jest taka jakaś tam wpadka, nikt za to nie odpowiedział, nie wiem, tam 100 milionów gdzieś tam zniknęło, ale no co, no takie decyzje zostały podjęte i życie takimi informacjami, takimi właśnie takimi pobudzającymi rzeczami, to w ogóle nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem, bo ty mówisz tak, że okej, no te rzeczy się dzieją, no bo dlaczego? Bo Bogiem tego świata jest diabeł, bo tak Jezus powiedział, że Bogiem tego świata jest diabeł, więc nie żyje informacjami tego świata, tylko żyje Słowem Bożym, które jest naprawdę najpotężniejszą rzeczą, jaką mamy tutaj do czynienia na ziemi. Również diabeł chciałby widzieć w nas bierność, żebyśmy myśleli tak, że no, rzeczy zaszły zbyt daleko, abym mógł coś jeszcze z tym zrobić. Miałeś kiedyś takie przekonanie? Że to są takie sprawy, na które ty nie masz żadnego wpływu. I owszem, są pewne rzeczy, na które my nie mamy wpływu. Ale planem Bożym nie jest to, żebyśmy się zamknęli w jakiejś skorupie, w jakimś systemie myślenia, który doprowadzi nas do przekonania, że jedynym wyjściem z tej sytuacji to być biernym i po prostu czekać na lepsze czasy. Bo nikt nie chce słuchać, bo ludzie są asertywni, że mamy kolejne ograniczenia, że lada chwila zaczną się prześladowania Kościoła, no więc wszystko co to zamknąć się w jaskini i gdzieś tam w jakimś, dzięki łasce Bożej, gdzieś tam doczekać tego lepszego momentu. A więc diabeł mówi tak, dokładnie o to mi chodzi, abyś był bierny. Abyś wierzył, że nic naszej społeczności nie możesz dać, że do niczego się nie nadajesz, że inni mogą to zrobić lepiej niż ty, więc po co się tam udzielać, po co się angażować, po prostu bierność. Nie? No i co za tym idzie również takie przekonanie, że nie jestem potrzebny. To również diabeł bardzo mocno chciałby wpoić do naszych umysłów, że po prostu Kościół da sobie radę beze mnie, inni zrobią to lepiej, mają doświadczenie wieloletnie, więc co ja tam się będę wychylać, co będę proponować, albo że w ogóle, wiecie, no tak w ogóle to w tym roku nie dam rady, ale w przyszłym roku to już zupełnie będzie inaczej. Ja znałem kiedyś takiego człowieka, co mi tak powtarzał, kiedyś był w kościele i tak powtarzał, jak tam rozmawialiśmy, dzwoniliśmy do siebie, mówię, Krzysiu, słuchaj, od nowego roku zobaczysz, no nie? I tam był kolejny nowy rok, aż umarł. No i nie było tego kolejnego roku, no nie, żeby się zaangażować. Więc patrzcie, jesteśmy potrzebni. Bóg chce, żebyśmy byli aktywni, abyśmy byli twórczy, abyśmy wnosili coś do naszej społeczności, więc On chce odnowić nasz umysł, odnowić przez moc swojego słowa, poprzez swoją interwencję, poprzez pracę Ducha Świętego. I odnowiony umysł cechuje się czym? Odnowiony umysł cechuje się odwagą. Odwagą w jakim wymiarze? No choćby w takim, jak w Rzymian 8:31, i mamy ten werset wyświetlony, że cóż wtedy na to powiemy, jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? Czy ten werset żyje w twoich emocjach, w twoich odczuciach, w twoim umyśle, w twojej pamięci, że Bóg jest z tobą, jeżeli On jest z tobą, to któż przeciwko tobie? Bo przecież Bóg jest najpotężniejszą istotą na świecie. On jest twórcą całego tego wszechświata. On jest inżynierem, architektem. On jest wykonawcą tego wszystkiego, co widzisz, z czym masz do czynienia. Więc On jest po twojej stronie. Więc bądź odważny.
możesz porwać się na rzeczy, których nie robiłeś do tej pory, bo wierzysz, że Bóg cię wesprze, że On jest po twojej stronie, więc masz prawo do tego, by być odważnym człowiekiem, by odważnie stawiać czoła problemom, nawet jeżeli to jest trudne. Jeżeli się przy jakichś, nie wiem, kłopotach, jakichś trudnościach, coś tam nie wyszło, jeżeli się od razu wycofujesz i zamykasz się w tej żółwiej skorupie, albo wzbudza to w tobie jakąś straszną, nie wiem, gniew i złość czy coś, no to słuchaj, to znaczy, że brakuje ci odwagi, bo odwaga to jest również siła do pokonywania tych rzeczy i być może powinieneś wzmocnić swoją wewnętrzną siłę. Jeżeli się zbyt szybko irytujesz, zbyt szybko się wpadasz w gniew, to jesteś słaby, bo ktoś, kto jest odważny, jest również mocny. Odwaga daje ci siłę do tego, by pokonywać różnego rodzaju trudności i przeszkody, by nie przejmować się, okej, źle poszło, ale co z tego? No, ja i tak zrobiłem to, co chciałem i Bóg jest po mojej stronie. Odnowiony umysł to nie tylko umysł napełniony odwagą, ale to jest umysł pełen wiary. Wiary, która sprawia, że podobamy się Bogu. Bo wiary w sensie zaufania do Boga. Że szczególnie myślę, że te czasy, w których żyjemy, wymagają i odwagi, i wiary. Zaufania, że Bóg jest z nami, że Bóg nas przeprowadzi, choćby nie wiem, jaki tutaj scenariusz był planowany gdzieś tam poza naszą świadomością. Ufaj Bogu, że On ciebie przeprowadzi, że On da ci zwycięstwo i że we wszystkim współdziała ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, a przecież ty kochasz Boga. Filipian 4,13 Paweł napisał, że wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie Jezusie. A gdybyśmy popatrzyli na życiorys apostoła Pawła, zobaczylibyśmy różne rzeczy, które przez które my żeśmy nie przeszli. 5 razy był ubiczowany po 40 uderzeń, bez jednego, jak pisze, prawda? Był chyba też bardzo silnym, tak fizycznie i wzmocnionym przez Ducha Bożego, bo jest napisane, że dzień i noc walczył w głębinie morskiej, a więc musiał też chyba całkiem nieźle sobie być psychicznie odporny, bo być 24 godziny gdzieś tam wyrzuconym w morze w jakimś rozbitym statku, i to nawet psychicznie można by nie wytrzymać, a co mówić o fizycznym, prawda? Jest napisane, że był ukamienowany kilkukrotnie poprzez ludzi, którzy byli mu nieprzychylni, ale mówi, że w tym wszystkim cierpiał z powodu troski i modlitw, które zanosił, i postach, które zanosił o zbory. Więc zobaczcie, jak bardzo ufał Bogu, że wszystko mógł w tym, który umacnia Jego w Chrystusie Jezusie. Ty, bracie i siostro, bądź właśnie takim chrześcijaninem, który, gdy przychodzą trudności, gdy przychodzą kłopoty, powiedz, nie, i co z tego, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. Dam sobie radę, przetrwam przez ten trudny okres, nie wycofam się, nie porzucę wiary, nie porzucę służby, ale będę szedł do przodu, bo wszystko mogę w tym, a nawet jeżeli się wydarzą rzeczy, których nie rozumiem, to i tak ufam Bogu, że On rozumie i On wie i On dobre rzeczy wyciągnie z tego, z tych przykrych jakichś sytuacji. Również odnowiony umysł to jest umysł gorliwego sługi Bożego. W liście do Tytusa 2,14 czytamy, że który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. Gorliwy w dobrych uczynkach. Więc każdego dnia mamy spełniać dobre uczynki. Mamy pamiętać o tym, że służyć Bogu jest ważną rzeczą. Że robić konkretne rzeczy dla Boga jest czymś istotnym, co Bóg chce widzieć. A więc dbasz o namaszczenie. A więc dbasz o to, żeby być napełniony Duchem Świętym. Że szukasz proroczego słowa dla siebie, które cię wzmocni, które cię ukierunkuje, które popchnie cię dalej. Że Bóg przemówi do ciebie i powie, to jest właśnie ta rzecz, którą chcę, abyś robił w tym roku, albo ktoś ci to powie. Również pilnujesz tego, żeby być pobudzonym dla Boga. Gorliwy w dobrych uczynkach, bo nie możesz być gorliwy, jeżeli jesteś ospały, jeżeli jesteś zdezorientowany, jeżeli jesteś gdzieś tam sfokusowany na rzeczy tego świata. To po prostu nie będzie w tobie gorliwości dla Boga. Czy to, żeby właśnie być dostępnym dla Boga, kiedy ktoś cię prosi, to nie mówisz, a słuchaj, no może za 2 tygodnie, albo za 3 miesiące, albo kiedyś tam, albo jak będę miał możliwość, to ci przyjdę i powiem, i mija 5 lat, i nie przyszedłeś, i nie powiedziałeś, ale być dostępnym, być gorliwym, bo ile jest takich rzeczy, które lubimy robić, gdy nadarza się okazja, od razu to robimy, prawda? Nie mówimy,
mam chęć na lody, dobra, to zapiszę sobie w kalendarzu lipiec, sierpień, wrzesień, październik, w listopadzie zjem sobie lody, no nie? Nie, tylko od razu sięgasz po te lody, bo lubisz jeść lody. Jesteś gorliwy w jedzeniu lodów, tak? To jest, wiem, że głupi przykład, ale chodzi o gorliwość, prawda? Taką gotowość do tego, żeby od razu to robić, a nie kiedyś tam, może kiedy się nadarzy okazja i kiedy już po prostu masz tyle wolnego czasu, że już nie wiesz, co z nim. Aha, Bóg, a okej, okay, Bóg. Co tam kiedyś Bóg do mnie mówił, no nie? I czujność to jest również cecha pobudzonego, odnowionego umysłu, czujność, że rozpoznajesz właśnie te czasy i chwile i starasz się wybadać, w jakim punkcie tej linii czasowej Bożego planu jesteś, jak bliskie jest przyjście Jezusa, bo być może, że ono jest bliższe niż myślimy i może warto być po prostu cały czas gotowym, cały czas czuwać i być tym czujnym, tak jak ostatnio dosyć dużo o tym mówię. Ewangelia Łukasza 12:43-44 jest napisane, że błogosławiony sługa, którego Pan Jego, gdy przyjdzie, zostanie tak czyniącego. Niesamowite, prawda? Że błogosławiony sługa, którego Pan, gdy przyjdzie, zostanie tak czyniącego. A więc moglibyśmy odwrócić, że błogosławiony nie jest błogosławiony ten sługa, którego, gdy Pan przyjdzie, zostanie bezczynnego. To jest ciekawe, daje do myślenia. To znaczy tak, że jeżeli by Jezus przyszedł za 20 minut i my jesteśmy w kościele, to super, nie? Bo fajny moment nas spotkał na to, żeby być z Jezusem, żeby być zabranym z tej ziemi. Ale czy moglibyśmy powiedzieć coś takiego, że a jeżeli Jezus by przyszedł za 2 godziny i 20 minut i ja w tym czasie jestem w domu i oglądam sobie jakiś tam horror czy coś, no nie? No to wtedy już jest, to już zupełnie inna akcja. Inny scenariusz, prawda? Bo Pan nie zastał mnie tak czyniącego. Więc o co chodzi? Chodzi o to, żeby cały czas być w więzi z Bogiem, żeby mieć tą gorącą linię z Panem Jezusem Chrystusem, żeby mieć serce otwarte dla Niego. I ostatnia rzecz, jaką chciałbym dzisiaj się z Wami podzielić, to czystość, że odnowiony umysł to jest umysł czysty, ponieważ Bóg nie używa brudnych naczyń do celów zaszczytnych. Napisał to wyraźnie i wprost, powiedział w drugim liście do Tymoteusza 2:21, jeśli wtedy kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego. Kto zachowa siebie czystym, będzie naczyniem do celów zaszczytnych. I tak można byłoby tutaj tam dywagować i rozwodzić się nad tym, albo powiedzieć bardzo prosto. Gdy wracasz z pracy do domu i chcesz zjeść obiad, no to nie otwierasz zmywarki, gdzie stoją od 3 dni brudne, zasuszone naczynia, tam jakieś już lekko pokrywające się może pleśniem jakieś kubki zaplamione i mówię, o fajnie, zjem sobie obiadek i bierzesz taki stary, brudny talerz, wyciągasz jakiś kubek z kawą, gdzie tam już pleś i tam zalewasz wody i herbatkę sobie parzysz. No nie robisz tego, no mówisz, to jest obrzydliwe, to w ogóle abstrakcja jakaś, no nie? Więc dlaczego mielibyśmy myśleć, że Bóg, który traktuje nas jako naczynia, w których przechowuje skarb, bo tak pisze Paweł w drugim do Koryntian, że mamy skarb w glinianych naczyniach w 4 rozdziale. Dlaczego miałby umieszczać jakieś szczególne porcje i pokłady Ducha Świętego i swojej mocy i swojej miłości w naczyniu, które jest ogólnie naczyniem tego świata, które żyje w grzechu, praktykuje grzechy, nie wyznaje tych grzechów i w ogóle jest... nie trwa społeczności z Bogiem. Dlaczego, prawda? Więc chcemy być czystymi naczyniami, bo też w Mateusza 5:8, ostatni werset, jest napisane, że błogosławieni czystego serca, albowiem oni oglądać będą. Więc dbamy o to, aby nasze umysły były przeobrażone, były przemienione, były umysłami, w których jest odwaga, umysłami, w których jest również wiara czy zaufanie, umysłami, które są gorliwe i które są czujne i które są czyste, bo wtedy przynosimy chwałę naszemu Panu i Zbawicielowi i wtedy jesteśmy dobrymi ambasadorami Królestwa Bożego na tej ziemi. Więc kochani, powstańmy i pomodlimy się.
Ojcze, dzisiaj dziękujemy Ci za to, że Ty odnawiasz nasze umysły i Panie, ja modlę się o moich braci, o moje siostry. Modlę się o to, abyś Ty, Duchu Święty, nas napełnił, bo odnowiony umysł również dokonuje się poprzez Twoją ponadnaturalną interwencję. Więc Panie, proszę Ciebie, abyś oczyścił w ponadnaturalny sposób nas z różnych chwastów, z różnych jakichś korzeni goryczy, z jakiegoś nieprzebaczenia, abyś Ty, Panie, wtargnął do naszej duszy i otworzył tam szeroko drzwi i okna naszych dusz, żeby tam mogło wniknąć światło Twojej obecności, Twojej świętości, Twojej czystości, miłości do Ciebie. Duchu Święty, przyjdź i napełnij nas teraz. I prosimy Ciebie, abyś odmienił nasze serca, nasze wnętrza. Panie, może dzisiaj w tym, co mówiłem, niektórym osobom się coś nie podobało, może było zbyt dosadnie, może zbyt długo, może było coś niefajnego. Panie, Ty wiesz, jakie są sprawy w naszej duszy, które wymagają uleczenia i uzdrowienia, bo przede wszystkim nam zależy na tym, żeby się Tobie podobać. Nie nasza opinia, czy nasz odbiór, czy nasze jakieś uprzedzenia, które być może narosły z tego powodu, że nie mamy odnowionego umysłu i dlatego mamy te różne opinie. Bo gdy przychodzi Twoja pokora, gdy przychodzi Twoja obecność, to Panie, kładziemy się w prochu i leżymy przed Tobą w uwielbieniu i czci i dziękczynieniu za to, jak wielki, jak cudowny jesteś. Więc proszę Ciebie, Duchu Boży, abyś przyszedł i abyś stąpił na nas, abyś nas przemienił, abyś nas uzdrowił i uwolnił. Panie, abyś wypędził wszystkie jakieś odciął, jakieś koneksje z jakimiś złymi duchami, które gdzieś potajemnie wtargnęły i gdzieś zawładnęły jakimiś dziedzinami naszego życia. Być może nie są to dziedziny, które od razu byśmy nazwali jakimś jaskrawym grzechem, ale może to są dziedziny jakieś takie utajnione, które w zasadzie się wydają, że nie, no one są w porządku, no potrzebuję jakiegoś relaksu, odpoczynku, jakiegoś oderwania, jakiegoś zamknięcia, jakiejś izolacji, więc Panie, to wszystko Ty widzisz bardzo dokładnie. Ty widzisz, gdzie są te plamy na tych Twoich świętych naczyniach, które tutaj zebrałeś. Więc proszę Ciebie, abyś Ty, Duchu Święty, przyszedł i abyś nas napełnił, abyś nas uwolnił, abyś nas oczyścił, abyś nas odmienił, abyś widział w nas ten odnowiony umysł. Panie, prosimy Ciebie o to, abyś błogosławił nas w tym czasie, w którym teraz właśnie te różne przemiany, różne rzeczy, które się niespodziewanie dzieją. Nie wiemy, co się spodziewać za tydzień, za dwa, za rok. Więc teraz szczególnie właśnie w tym momencie chcemy być ludźmi, którzy naprawdę reprezentują Ciebie, którzy są odważni, którzy mają ufność do Ciebie. Panie, którzy są poddani i podporządkowani dla wykonywania dobrych uczynków w tej gorliwości, którą chcesz nam dać. Więc Panie, modlimy się i błogosławimy o siebie nawzajem i dziękujemy Ci w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.